Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Jestem już po pierwszym spotkaniu, po pierwszym kursie Blendera i oczywiście zostało kilka rzeczy, które należałoby uzupełnić. Po pierwsze, potrzebny jest tutorial na temat samego poruszania się w programie, bo o tym jeszcze tak w sensie explicite nic nie mówiłem. No więc zaczynamy od uruchomionego Blendera i teraz, aby się poruszać w obszarze okna 3D, należy używać myszy i wszystkich przycisków. Po pierwsze, lewy przycisk klikany pojedynczym klikiem bez żadnych dodatkowych Ctrl Shift Alt przenosi mi tak zwany pivot. Pivot jest to małe biało-czerwone kółko, które służy do wstawiania nowych obiektów. Nowy obiekt, gdybym go teraz wstawił, pojawiłby się w miejscu właśnie takiego pivota. Pivot można ustawić idealnie w środku układów współrzędnych, jeżeli się naciśnie Ctrl Shift C. Tu widzę, że powinienem włączyć również sobie wyświetlanie. Shift C skaluje jednocześnie ekran, tak abym widział na nim wszystkie obiekty, które aktualnie są widoczne. No i teraz obracanie sceny, tej trójwymiarowej, którą mam w programie, wykonuję poprzez naciśnięcie kółka myszy, trzymanie tego kółka i przesuwanie myszy. Wtedy moja scena obraca się. Ja akurat mam tak skonfigurowanego Blendera, że obraca się scena wokół tego obiektu, który jest w danej chwili zaznaczony. Jak widać teraz, mam różne środki obrotu, jest to czasami wygodne, czasami przeszkadza, ale w większości przypadków jest to wygodne. A więc środkowe kółko myszy obraca scenę. Teraz prawy klawisz nie robi praktycznie rzecz biorąc nic, chyba że kliknę w jakiś obiekt. Wtedy ten obiekt zostaje zaznaczony. Oczywiście zaznaczanie kilku obiektów robi się z klawiszem Shift. Teraz, aby scenę przesunąć w płaszczyźnie ekranu, należy wcisnąć kółko myszy i dodatkowo klawisz Shift. Wtedy włączam tak zwany panning, czyli przesuwanie równoległe do powierzchni ekranu. Wtedy mogę sobie powiększyć scenę, ustawić ją w odpowiednim miejscu, tam gdzie bym chciał ją mieć. No w ten sposób można pracować. To jest całkiem wygodne. Jeżeli używa się urządzeń takich jak 3D Space Navigator albo jakieś inne Space Piloty czy tego typu bajery, to tam poruszanie się jest zupełnie inne i mamy pełną kontrolę nad wszystkimi 6 kierunkami w przestrzeni. No nie wiem, może w tej chwili, przepraszam, że tego nie przygotowałem wcześniej, podłączę sobie takie urządzenie, aby pokazać, jak można wtedy sterować samym Blenderem. Szukam teraz portu USB wolnego, już podłączyłem, mam tutaj urządzenie. Teraz sterowanie jest zupełnie inne, mam pełną kontrolę nad wszystkimi kierunkami i mogę przesuwać swój obiekt bardzo płynnie, dokładnie tak jak chcę. Nie jestem jeszcze w tym zbytnio wprawiony, ale jeżeli już się przyzwyczaję, to w tym momencie nie będzie, że tak powiem, opcji i będzie trzeba niestety zamienić myszkę na takie właśnie urządzenie. Wada ich jest taka, że są strasznie drogie. Ok, więc to są sposoby przemieszczania sceny w celu manipulowania nią podczas modelowania. Myszka nadal jest tutaj jeszcze całkiem niezła. Oprócz tego można również scenę obracać z klawiatury i klawiatura jest tutaj dosyć ważna. Otóż klawisze alfanumeryczne, czyli te, które znajdują się nad literami Q, W, E, R i tak dalej, 1, 2, 3, to nie są klawisze, które mogłyby się nam przydać, ale będziemy używali klawiszy na klawiaturze numerycznej. I teraz klawisz numeryczny 1 włącza widok od frontu. To jest front. Aby to było lepiej widać, dodam sobie małpkę. Zamiast tego cuba obrócę ją może 10 stopni w przód. To jest front. Małpka patrzy teraz prosto na nas, bo widzimy jej przód. Teraz klawisz 3 na klawiaturze numerycznej ustawia małpkę tak, że widzimy ją z jej lewej strony. Widzimy teraz jej lewe ucho. Albo prawe. To pozostawiam do ustalenia już, która strona jest która. Góra to klawisz numer 7 na klawiaturze numerycznej. Widok z góry. Ok? Teraz jeżeli chciałbym zobaczyć inną stronę małpy, musiałbym nacisnąć na przykład klawisz, który włącza mi dół. I żeby włączyć dół, używam klawisza numer 7, ale z wciśniętym klawiszem Ctrl. Widzę wtedy małpkę od spodu. Ok? I tak samo mogę widzieć ją od tyłu, używając klawisza Ctrl z jedynką, albo z lewej lub prawej strony. Zależy od tego, co jest mi potrzebne. Oprócz tego klawisz 5 na numerycze, klawiaturze numerycznej, włącza mi widok perspektywy, a więc wszystkie linie zbiegają się gdzieś tam na horyzoncie. To jest perspektywa dwupunktowa. Bardzo fajna rzecz, przydatna do pracy na dużych modelach, przy powiększeniu można zajrzeć nawet w takiej małpce do ucha w razie potrzeby, sprawdzić, czy nie ma tam jakiegoś miodu. Tą perspektywę włącza się i wyłącza klawiszem 5 na klawiaturze numerycznej. Oprócz tego, że są takie klawisze, istnieją również takie klawisze jak na przykład 1, przepraszam, 2, 4, 6 i 8. To są klawisze, które co 15 bodajże stopni obracają mi widok 3D. Te klawisze także się czasami przydają. Sam osobiście z nich korzystam dość rzadko, nie jest to zbyt często potrzebne, ale można je też wykorzystać do obracania. Klawisz minus i plus powiększają mi scenę, a ponieważ mam zoom to mouse position, to powiększanie odbywa się w tym miejscu, gdzie mam akurat kursor myszy. Jest to całkiem fajna rzecz, trzeba się tylko do niej przyzwyczaić.
Tak to działa. Ok, czy coś zostało jeszcze z przesuwania? No teraz to nie pamiętam. Wydaje mi się, że to są takie podstawy. Warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli jest jakiś panel, możemy przewijać go kółkiem myszy. Natomiast wciśnięte kółko myszy z klawiszem Ctrl będzie skalowało taki panel. To tak dla przypomnienia, to już pokazywałem. Prawy klawisz wyświetla menu podręczne odnośnie klikniętego obiektu. No to jest w zasadzie wszystko z tego poruszania się. Teraz, gdyby ktoś chciał, może jeszcze zmienić swój widok 3D na cztery widoki. O tym też, zdaje się, wspomniałem w każdym z tych widoków. No tu widać, zablokowane mamy poruszanie się, ale możemy niezależnie powiększać obiekty i niezależnie ustawiać je w różnych miejscach. Sam obrót jest zablokowany. Co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze powiem parę słów o kamerze, ponieważ kamera to jest również coś, co wiąże się z elementem widoku, chociaż ma już wpływ na to, jak renderujemy. Otóż 0 wciśnięte na klawiaturze numerycznej włącza mnie, czy też obserwatora tej sceny, w taki sposób, żebym patrzył przez kamerę. To jest tak, jakbym patrzył przez aparat. Można skojarzyć to 0 na klawiaturze numerycznej z takim obiektywem. Okrągły otwór może się różnie różnym ludziom kojarzyć. W każdym razie 0 wciśnięte, drugi raz wyłączam je z tego widoku. Ewentualnie jak jestem w tym widoku i nacisnę kółko myszy i przesunę, również wychodzę z takiego widoku i widzę normalnie widok 3D. Teraz, jeżeli widzę jakąś fajną projekcję, na przykład małpkę chciałbym widzieć, powiedzmy sobie, o, z takiego kąta. Chciałbym, aby kamera była właśnie tak ustawiona, aby małpka się w tej kamerze pojawiła. Wtedy ustawiam kamerę w bieżącym widoku i to powoduje, że kamera się ze starego miejsca przesuwa w nowe miejsce. Możemy to pokazać, kamera jest teraz tutaj, a za chwilę się z nią przełączę i będę miał widok taki jak teraz. Jestem teraz mocno odsunięty, naciskam Ctrl-Shift-0 na klawiaturze numerycznej, ale standardowy skrót na to jest Ctrl-Alt-0. No i po takiej operacji jestem w tym widoku, mogę ewentualnie kliknąć kamerę za pomocą klawisza G, ustawić ją w odpowiednim miejscu, na przykład tutaj. I to jest moja nowa lokalizacja dla kamery. Oczywiście 0 wyłącza mi widok z kamery, mogę przesunąć się w inne miejsce. Jeżeli mam dwie kamery, kopiowałem sobie ją przez Shift D, to mogę się przełączać na inną kamerę w podobny sposób. Więc tamta kamera zostaje prawie w tym samym miejscu, w którym była. W tym miejscu ustawiam sobie aktywną kamerę. No, muszę ją teraz przesunąć tak, żeby tą małpkę było widać gdzieś. Jestem daleko z tyłu. No, to często się zdarza. Mogę ją troszeczkę obrócić, przesunąć. I teraz, gdybym chciał wrócić do starej kamery, no to okaże się, że ona teraz nie działa. Mogę nacisnąć 0. Ale dalej wracam do tej swojej starej kamery, znaczy do tej kamery, która jest aktywna. Otóż aktywna kamera to jest ta, która ma ten czarny trójkąt. Czarny trójkąt oznacza, że kamera jest uaktywniona i render będę wykonywał właśnie z tej aktywnej kamery. Jeżeli chcę kamerę uaktywnić, tą, która nie jest aktywna, to oczywiście muszę ją zaznaczyć, a później wciskam Ctrl-0. I to aktywuje mi kamerę, jednocześnie przełączając mi do widoku z tej kamery. A więc mogę teraz zrobić jeden render na przykład z tej kamery, wciskając F12, a później przełączyć się na drugą kamerę przez Ctrl-0 na numeryce i zrobić drugi render. Ale teraz uwaga, wyświetlę stary render i zmienię sobie slot. Rendery mogę mieć umieszczone w slotach, w starym renderze były tylko dwa, tutaj jest ich więcej. Mogę zrobić sobie drugi slot i wyrenderować w tym slocie widok z innej kamery. Escape, F11, żeby wrócić do renderów. I teraz mam dwa rendery w pamięci. Jeden jest w jednym slocie, drugi jest w drugim slocie. Oczywiście każdy z tych renderów mogę zapisać przez F3, ale to już w innym materiale tłumaczyłem. OK, tyle dotyczy treści jakby kamera, ustawianie widoku, więc myślę, że taki szybki tutorial powinien uzupełnić pewną lukę w materiałach, której do tej pory jeszcze nie zapełniłem. OK, myślę, że na razie to wystarczy. Do zobaczenia, do następnego spotkania, cześć.